Internet ma to do siebie, że jest najbardziej z wolnych mediów. Każdy może wpisać się ze swoim komentarzem, każdy może wypowiedzieć własne zdanie bez cenzury, bez skracania. Najbardziej wolne medium. Tymczasem właśnie takie instrukcje dla polityków Platformy Obywatelskiej, aby pozytywnie wpisywali się lawinowo pod najważniejszymi komentarzami dotyczącymi wydarzeń politycznych na Onecie, Wirtualnej Polsce, Gazecie.pl, Dzienniku.pl itd., to na dobrą sprawę zamach na wolność internetu, to wypaczanie tej najbardziej wolnego medium, to brutalna ingerencja w świadomość użytkowników internetu, bo jest trochę dla mnie to nie tyle skandaliczne, co zaskakujące, jak można robić taką głupotę, jak można w taki sposób manipulować opinią publiczną i jak daleko posunie się jeszcze Platforma Obywatelska właśnie w kreowaniu tego typu wirtualnego poparcia dla swojej partii, chociażby w internecie. Mam również nadzieję, że jeżeli Grzegorz Schetyna rzeczywiście nie miał z tym faktem nic wspólnego, to wyciągnie daleko idące wnioski i bardzo mocno będzie interweniował w stosunku do tej osoby, która potrzebuje się pod jego imię i nazwisko, bo jeżeli była to, w cudzysłowie, szprycha Grzegorza Schetyny, to byłoby to absolutnie niedopuszczalne i skandaliczne.